jesteśmy na tej szerokiej przestrzeni lodowej, gdzie powiedziałem, że jest tutaj kupa hektarów. Ja naprawdę wiem, że 100 na 100 to jest hektar, ale jak ktoś na żartach się nie zna i mówi, że jak ja mówię 30 stopni minus, no to przecież wiadomo, że jest góra 3. Jest wiosna w całej Europie. No dzisiaj jest troszeczkę chłodniej, bo mamy 6, na jutro zapowiadają 9, ale wszyscy wyszli na ludy. Ekipy już niektóre zjechały. Patrzymy tutaj, powiedzmy sobie, w tamtym rejonie w tej chwili łowią gospodarze, łowią znowu Estończycy, łowią Finowie, no i generalnie ryby są wszędzie. Mamy przecudne warunki na ten czas do łowienia. Ryb tutaj naszło, nie wiem, chyba z całego jeziora spłynęły, bo w poprzednich treningach mieliśmy mniej, ale i tak ta jedna zanęta, którą Tomek robił, jest dominująca i już nic nie zmienimy. Będziemy tym łowić do końca. Albo do sukcesu, albo jakoś tam będziemy musieli przeżyć porażkę, ale nic nie będziemy zmieniać. Dziękuję. A Szymek to jest, kurczę, gwiazda naszego tutaj zespołu, bo on praktycznie robi wszystko. Przygotowuje ochotkę, zanętę, przekłada różnego rodzaju sprzęty, nosi buty jakieś tam jedne, drugie, trzecie, kapcie. Jestem pełen podziwu. To jeszcze kiełbasy jakieś tutaj, bo jest myśliwym, ma świetne, rewelacyjne. Także dzięki Szymkowi tutaj świat jest piękniejszy, bo kurde kobiet nie ma w kim pożartować, a w tym internecie całym nie wszyscy się na żartach znają, ale w każdym razie Szymek, powiedz, kogo pozdrawiasz, jak pozdrawiasz mocno, jak ich kochasz, to wszystko masz teraz zeznać. Pozdrawiam wszystkich moich kibiców całej Polski, w szczególności Aleksandrę, która siedzi, jest cierpliwa, no i pozostałą ekipę, całą drużynę, wszystkie kobiety, znajomych naszej drużyny i tyle. No i to są piękne pozdrowienia jeszcze dla Hiszpanii dołóż. A do Hiszpanii tak, tam jest cieplutko. Mamy dużo kibiców z Hiszpanii, z Maroko. Niech się bawił. Majorka, Majorka. Dobra, też. Dzięki śliczne. Jesteśmy teraz w Andrzeja, to jest Łódź, tak jak mówiłem, doskonali wędkarze z tamtego rejonu, zabił, ale no, niektóre są tak małe, że uciekają. Powiedz Andrzej, co tutaj u Ciebie się dzieje, wszystkim wyjaśnij, jak to się łowi, bo pięknie i szybko tutaj ryby, małe ryby, tylko w naszej proszę, Łódź, bo to jest rejonu z Merniki najbliżej, mamy duże zalewy, ale potrzebujemy jakieś 70 km z Łodzi, często wybieramy się do rzeki Wisły. Mówię, ten czas nie pozwala, jedziemy dosłownie nieraz na parę godzin, no ale jesteśmy pasjonatami i naprawdę udaje nam się pomimo tego, gdzie mieszkamy, wędkować, tak? Tak samo jeżeli chodzi o zimę, no w Polsce niestety ostatnio warunki zaczynają nam bardzo nie sprzyjać, ale możliwość bycia tutaj, no po prostu fantastycznie, tak? Jeżeli chodzi teraz o trening, naprawdę fajna zanęta. I powiem szczerze, nie wiem trenerze, ile już czasu łowimy, ale ja mam cały czas tutaj ryby. No to opuszczaj, pokaż cały czas ryby i pokaż trenerowi, a rozumiesz, mamy podobnie zresztą, być może masz opitolone na haku. Już może to... teraz być przez, tak, tak. Przez rozmowę, ale jest ryba. No. I tak to wędkarstwo lodowe wygląda. Każda ryba się liczy, bo nie łowimy na gatunki, łowimy na wagę. Jak komuś się marzą leszcze, to musi sobie znaleźć po prostu takie. Jak na Mazurach niektóre jeziora są, gdzie na toniach głębokich 12, 15, 10 metrowych występują potężne stada leszczy, bo się grupują siłą. I tam wędkarze nasi, jak się przyjedzie na jezioro, to ich widać. Siedzi 40 czy 50 na jednym placu i wszyscy łowią. Czyli ryby są, tylko trzeba chcieć i umieć. Ja generalnie jestem przeciwnikiem chodzenia koło zawodnika, żeby mu w papiery, jak to się mówi, zaglądać, kiedy o, i teraz mam problem z odrzuceniem, ale widzimy tutaj to, co wczoraj mówiłem, jeden z najlepszych w Polsce zawodników i nie tylko w Polsce. Ja myślę, że tu będzie wyścig o złoto. No, mamy bardzo dobrą zanętę, dzisiaj się sprawdza doskonale, mamy bardzo dobrą ochotkę. Sprzętowo jesteśmy przygotowani kapitalnie, no i inni muszą bardzo mocno się szykować, żeby z nami wygrać, chociaż na świecie nie ma słabych, ci co na lodzie łowią, prawda? Ale mamy naprawdę wysokiej formy zawodników. No i co o tym myślisz, co mówię? Oj, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, ale nie jest źle na tą chwilę. No, proszę bardzo. To jest łowienie takie w tej chwili tutaj bardzo finezyjne, bardzo delikatne, bardzo małe ryby, ale są cały czas i biorą. I tymi rybami można zrobić naprawdę bardzo dobry wynik, tylko trzeba by bardzo konsekwentnie łowić. I już uciekam, przenosimy się do innego zawodnika. Pozdrawiamy. Jesteśmy u Bartka, bo wczoraj też nie wszystkie filmy przeszły, bo zarząd główny jakoś tak wybiórczo sobie tam konstruuje, no ale my musimy pokazać zawodników wszystkich, którzy łowią na mistrzostwa świata. Bo rozumiesz, o, i proszę bardzo, już ma płoć w ręce, wszyscy łowią, mamy doskonałą drużynę, która jak siądzie na ryby, to mało kto jest w stanie z nami tutaj powalczyć. Bartek, powiedz, jak to jest, że pozdrowienia dla żony jakieś, czy dla córki, czy dla rodziny, kurde, przekazujemy. Tak, pozdrawiam całą swoją rodzinę. Łowisko dosyć jest trudne, każdy dzień jest inny, jak widać stresuje mnie kamera. Urwałem właśnie żyłkę. Oby nie było takich przypadków na zawodach. No będę się starał, trzeba wymienić wędkę. No co, no dzisiaj jest fajny sektor, bo jest rybny, każdy łowi, nie ma aż tak dużo biegania. No, nawet trener dzisiaj łowił, a ktoś tam mówi, że nie wychodzi na lód. No wychodzi, no można. Tak samo na wszystkich treningach mają łowienie wędkarzami, którzy naprawdę są rewelacyjni i pięknie łowią. Można sobie nawet dzisiaj, można powiedzieć, że selekcjonować trochę góry. Pokaż tak z góry, może jak on tam ma ile ma tego wszystkiego względu, to się mówi tak, jedna wędka, kołowrotek i wystarczy na ryby. To prawda, ale na zimę, jak chce się łowić sportowo, trzeba mieć kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt wędek, które tutaj wędkarze nasiwają. Bartek jest doskonałym wędkarzem, łowił już w poprzednich mistrzostwach świata i jeszcze wcześniej, także jest się tutaj komu przyjrzeć. Pozdrawiamy, idziemy dalej. Pozdrawiam. Jesteśmy rankingowo u najlepszego wędkarza w Polsce, jeżeli chodzi o lód. Robert niezaprzeczalnie jest numer 1, nikt tego nie powie, że nie, ale musimy go teraz przepytać, co on o tym sądzi, o dzisiejszym dniu, o zanęcie, o konkurencji, bo widzę, że byli tu szpiegować u nas, już wszyscy chcieli zobaczyć, na co łowisz i jak łowisz i czym łowisz, i chyba będą dostosowywać się do naszych możliwości. Proszę bardzo. Sytuacja jest taka, łowią ryby wszyscy. Chodzi o to, żeby sprzęt spasować tak, żeby łowić szybciej od nich. Ja teraz robię doświadczenie, łowię mormyszką piątką z małym haczykiem. Piątką, gdzie normalnie nie powinno to mieć miejsca, ale ryby się wcinają. Samo jeżeli chodzi o grubość żyłki, sprawdzamy, czy grubsza żyłka, wiadomo, że czym cieńsza, tym lepiej, ale ma to też swoje wady, ponieważ jak będzie większa ryba albo gdzieś tam o lód się zaczepia, no to można to pourywać. Dlatego z jednej strony się ścigamy, a z drugiej patrzymy, co się opłaca. Czy się opłaca łowić delikatnie i ciężej, jak z donęcaniem, bo też tu z Radkiem żeśmy jednocześnie donęcili. To są właśnie efekty łowienia na duże mormyszki. Nie ma wciętych ryb. Pytanie, co się opłaca. Czy szybko spada, ale zacinamy na 3 razy, czy raczej delikatnie, i to będzie widać za chwilę. Coś za coś. Ewidentnie donęcenie nie pomogło, za szybkie. Znaczy wymyśliliśmy, że jak jest dużo ryby, donęcimy, no to one jeszcze bardziej się wkręcą, a efekt był odwrotny, także też z tym nęceniem delikatnie. Zaraz idę sprawdzić taką bazę, która odpoczęła. Tam nie było donęcane, zobaczymy. No i widać, że nie bardzo, że to łowienie ciężkie niekoniecznie jest takie super. No, bierzemy sobie do serca. Dziękujemy Robertowi. Jeszcze będziemy się widzieć tutaj, kurczę, nieraz będziemy przepytywać i tyle. Jestem w tej chwili na stanowisku Tomka Kuprenia. To jest gość, który skonstruował tą zanętę, którą łowimy. Jest jego konstrukcji doskonałe łowienie, bardzo dobra zanęta. Żeśmy już tutaj próbowali 3 czy 4 zanęty, ale ta bije wszystkie na głowę. No, wcześniej nie za bardzo chciałem z Tomkiem rozmawiać, bo zawsze wszyscy narzekają, że Tomek robi akurat ze mną wywiad. No teraz ja robię z Tomkiem wywiad, będzie w drugą stronę. Tu nie ma czasu na wywiad. Nie ma czasu, trzeba łowić. Ale widać, ryby biorą jak wściekłe. No proszę bardzo, czekamy na jakiś ten. Chyba fluid od żony jakiś się przekazał, bo Tomek łowi rewelacyjnie. Każde wstawienie... No, prawie. Ale prawie. Ryb jest bardzo dużo. Co ja mogę powiedzieć? Witam serdecznie. Trenujemy, sektory są różne, mniej, bardziej rybny. Dzisiaj mamy bardziej rybny. Gdzie nie wsiądę, w dziurę jest mnóstwo ryb. Łowiłem jednego leszczyka. Drugiego tutaj dostał po nosie, ale to naprawdę była bardzo duża ryba, największą jaką miałem przez 2 tygodnie, szkoda, bo to był bonus na wygranie na pewno. A płotki idzie łowić szybko, robił się superek, ale to jest superek szczęśliwy. Jeszcze inni Marty muszą być dobrze przygotowani, żeby z nami wygrać. Nie mogę się skupić ani na łowieniu, ani na wywiadzie, także przepraszam, może później. Bardzo dobrze, później to już nie, tylko żonę pozdrawiamy. Pozdrawiamy żonę, hej.